Cześć. Na co uważać w trakcie zagospodarowania terenu waszego domu, na czym nie oszczędzać i o czym koniecznie musisz pamiętać, by te prace przebiegły łatwo, gładko i przyjemnie, bo umówmy się, nie jest to łatwy proces i wiele osób rezygnuje albo idzie na łatwiznę w trakcie jego realizacji. Zapraszam na film. Pierwszym punktem będą wszelkiego rodzaju projekty. Jeżeli na przykład mówimy o projekcie wykończenia wnętrz, no to tutaj są różne zdania. Wiele osób chce takimi rzeczami zajmować się samodzielnie i pełna zgoda, bo potrafią sobie udekorować mieszkanie czy zadecydować, co gdzie będzie. Tutaj pełna zgoda. W moim przypadku akurat ja miałem projekt wykończenia wnętrz, dlatego że ja nie lubię takich rzeczy robić, nie lubię wybierać i dzięki temu akurat, że wybrałem projekt architektoniczny wykończenia mojego wnętrza, to padła jedna decyzja, która drastycznie zmieniła wygląd całego domu, a mianowicie likwidacja pokoju na parterze, czyli dzięki temu uzyskałem przestrzeń w salonie. O 11 metrów powiększył się mój salon i to był strzał w dziesiątkę. Mimo że kasa wydana na projekt architektoniczny, to ta jedna decyzja sprawiła, że żyje się w tym domu lepiej. O tyle, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu na zewnątrz, projekty uważam, że są niezbędne i bardzo mocno poprawiają jakość i czas, i nerwy, i oszczędzają sporo pieniędzy, jeżeli chodzi o tego typu pracę. I ja, mimo że miałem jakiś taki ogólny projekt zagospodarowania terenów koło domu, bo uzgadniałem go z Mariuszem, to na kilku rzeczach też poległem z czystej chęci oszczędności albo z niedowierzania temu, że takie rzeczy warto robić. Dlaczego? Gdy na przykład poszedłem do sklepu Multiogrody w Olsztynie i uzgadniałem z chłopakami projekt nawodnienia mojego trawnika, to zostałem zapytany, czy chcę projekt nawodnienia moich rabat w ogrodzie. Oczywiście odpowiedź padła nie, bo po co mi to? Pomyślałem sobie, że jest mi to niezbędne, przecież co tam zaprojektować takie nawodnienie naszych rabat. Co się okazuje? Że po tym czasie zrozumiałem, że chłopaki chcieli dla mnie tylko dobrze i nie wciskali mi, że tak powiem, jakiejś usługi niepotrzebnej, z której nie będę korzystał. W związku z tym, że ja z tego nie skorzystałem, to okazuje się, że tak, że zaprojektowałem tylko sobie nawodnienie trawnika. Po czym okazuje się, że no jednak, gdy posadziłem te wszystkie drzewka, które chłopaki oczywiście widzieli na moim projekcie, rabaty, żywopłot, drzewa i wszystko inne, co jest wkoło, to okazuje się, że podlewanie tego zajmuje około 35-40 minut, powiedzmy co drugi, co trzeci dzień, jeżeli są suche dni, tak jak teraz. I ja w związku z tym, że dopiero teraz zrozumiałem, jak bardzo istotnym jest nawodnienie naszych rabat, byśmy mieli fajny ogród, tak? Bo umówmy się, że wiele ludzi polega na tym, że chcą mieć fajne ogrody, pierwszy zapał mija, przestają podlewać, albo nie mają czasu, albo jadą na wakacje, wiecie jak jest, mają dużo prac i zaniechają tego typu obowiązków. Później się okazuje, że coś tam usycha, że coś nie rośnie, że drzewa słabo wyglądają i później już w ogóle rezygnujemy z fajnego ogrodu, bo nie mamy zapewnionej wody roślinom. W moim przypadku jest dokładnie tak samo. To znaczy jeszcze nie padły te rośliny, bo jeszcze je podlewam, ale już widzę, że mam małą niechęć do tego typu prac, czyli że dochodzenia i podlewania. W związku z tym padło na to, że jednak będę chciał mieć to nawodnienie wszystkich roślinek i rabat w moim ogrodzie, z tym, że ta idea przyszła zbyt późno, znaczy nigdy nie jest zbyt późno, ale w związku z tym, że przyszła tak późno, będzie mnie tutaj czekało sporo zmian i sporo pracy. Między innymi to, że nie mam pociągniętych żadnych przewodów do tych rabat. I gdybyśmy na przykład projektowali na samym początku, po wybudowaniu domu, zaprojektowali sobie dokładnie kostkę, zaprojektowali sobie nawodnienie trawnika, zaprojektowali sobie rabaty, zaprojektowalibyśmy sobie nawodnienie wszystkich rabat, to moglibyśmy już na tym etapie puścić przewody 16 mm, powiedzmy jakieś rurki z wodą i mielibyśmy ten problem z głowy. Zobaczcie, tu jest rabata,
tu jest robata, do której będę musiał dojść i tu jest robata, która jest tak naprawdę pod zadaszeniem i ta najwięcej wody potrzebuje. A szkoda by było, żeby te piękne róże się nie rozrastały, a one mają iść po tej ścianie, mam zrobić tutaj taką kratkę. I bez wody na pewno nic z nich nie będzie, jeżeli tutaj nie będę regularnie podlewał. I nawet nie mogę o tym zapomnieć, dlatego że, no tak jak wspomniałem, tu jest pod daszkiem i tu bardzo mało wody pada i jest bardzo sucho. Więc będzie to stwarzało problem, jeżeli tego nie zrobię w tym miejscu. I jeszcze mam jedną rabatę z tyłu domu, do której przekopanie się, nie wiem jak ja to zrobię, żeby się tam przekopać, ale chciałbym to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że gdy chcę to wszystko już zautomatyzować, to nie wyobrażam sobie sytuacji, że o, zostawię sobie jedną rabatkę albo zostawię sobie dwie rabatki i je będę podlewał, bo wiem jak to będzie, że po pewnym czasie po prostu ich nie będę podlewał, bo mi się nie będzie chciało, albo gdzieś wyjadę, albo zapomnę i tak dalej. Więc wolałbym zautomatyzować wszystko, o, na przykład tą rabatkę. I wyobraźcie sobie, że ja do niej teraz będę musiał poprowadzić jakiś przewód z nawodnieniem, z linką kroplującą. I fakt, mam tutaj wodę, mam tutaj kran, ale chciałbym to wszystko podłączyć w jeden automatyczny system, który będę mógł sobie ustawiać. I to jest właśnie ten problem, że zbagatelizowałem coś takiego jak nawodnienie trawnika. Nie trawnika, tylko nawodnienie rabat. I co się ogólnie dzieje, gdy ludzie rezygnują z takich prac, bo tak naprawdę jestem jedyną osobą, którą znam, która zdecydowała się w ogóle na jakikolwiek projekt zagospodarowania terenu. Większość osób tego nie robi. Większość osób na przykład obsiewa wszystko trawą, później sadzi jakieś drzewka w koło gdzieś tam, później myśli, że będzie robiła sobie rabaty, bo ten trawnik jest za duży i okazuje się, że później jest zrywanie darniny, tak, na przykład, o, tutaj sobie zrobimy rabatę, no to trzeba tą darnię zerwać, później trzeba do tej rabaty poprowadzić jakiś prąd, bo trzeba pociągnąć oświetlenie, później trzeba jakieś nawodnienie zrobić do tej rabaty, albo posieją trawniki, a później okazuje się, że kurczę, przydałoby się jednak nawodnienie tego trawnika i później jest rycie w świeżym trawniku, robienie rurek, rozkładanie zraszaczy i tak dalej. Widziałem to niejednokrotnie osobiście i wiem jak to jest i na tym najwięcej osób polega, czyli rezygnują z projektów na rzecz, nie wiem, skąpstwa, myślenia, że ktoś im chce wcisnąć jakiś niepotrzebny produkt, czyli patrz, projekt nawodnienia czy projekt zagospodarowania przestrzeni wkoło domu, bo myślą, że są mądrzejsi, tak? Ja tak samo myślałem i teraz tego żałuję, bo czeka mnie sporo prac. I na przykład miałem zaplanowane, tak powiedzmy, nawodnienie tego trawnika i kupiłem taką studzienkę na zraszacze, to jest studzienka rewizyjna, w której mam 3 elektrozawory, czyli mam do trawników 2 elektrozawory, jeden mam do nawodnienia drzewek i już widzę, że przydałby się kolejny na przykład do nawodnienia bylin, tak? Czyli powinienem, tak naprawdę, żeby to zrobić prawidłowo, powinienem mieć przynajmniej 2 sekcje, w zależności od wielkości, bo być może nawet 3 byłyby potrzebne na to, aby to wszystko dobrze zrobić. Dlatego, że drzewa potrzebują jednego podlania w tygodniu. Najlepiej jednego, a obfitego podlania w tygodniu, powiedzmy od 20 do 30 litrów na dane drzewko, a byliny aż tyle wody nie potrzebują. Byliny potrzebują jej znacznie mniej, ale częściej. I dlatego trzeba to zrobić przynajmniej na 2 sekcje. Chyba, że mamy ich bardzo dużo, to być może będą potrzebne 3 sekcje. I tak będzie w moim przypadku. Będę potrzebował 2 sekcji. A w związku z tym, że nie słuchałem chłopaków i nie zaprojektowałem tego, będę miał przekopywania. Będę musiał kolejną skrzynkę dołożyć, żeby zrobić to dobrze. Oczywiście wielu z Was pewnie powie, że po co mi to, po co ja to robię, trzeba zostawić tak jak jest i sobie będę podlewał. I tak jak Wam wspomniałem, nie, bo znam siebie, że w końcu mi się to znudzi, w końcu przestanę podlewać i te rośliny będą takie sobie, a chcę mieć naprawdę fajny ogród. A wystarczy sobie wyobrazić, jak fajnie jest, gdy mamy wszystko zaprojektowane, zautomatyzowane, tak? Podlewanie trawnika 3 razy w tygodniu o na przykład 5 rano, podlewanie roślinek, podlewanie bylin. Gdy wszystko mamy zaprojektowane i wszystko jest zautomatyzowane, to aż miło na to popatrzeć, jak to fajnie funkcjonuje bez naszej interwencji tak naprawdę. Także polecam. Słuchajcie, nie oszczędzajcie na projektach. Naprawdę nie warto. Ja wiem, że czasami projekt kosztuje 2000 zł, czasami 3000 zł ktoś chce od nas. I często możemy trafić na osoby niekompetentne w tej tematyce, ale uważam, że warto poszukać po dobrych komentarzach i
i stosować to, co nam te osoby zaprojektują. Bo często też jest tak, że Mariusz mi opowiadał, że miał tak kilkunastokrotnie. Ktoś prosił go o zaprojektowanie ogrodu. Mariusz się zgadzał. On ogólnie tego nie robi tak na co dzień, bo zajmuje się czymś innym, tylko robi to tak powiedzmy dodatkowo. Zaprojektował komuś jakieś rośliny w ogrodzie. Później przyjeżdżał sprawdzić ten ogród. Okazuje się, że rośliny są zupełnie inne, bo danemu delikwentowi podobała się na przykład taka roślinka i tak go sobie posadził, a okazywało się, że ta roślina na przykład w cieniu albo w takiej glebie nie może siedzieć, albo nie może rosnąć w towarzystwie jakiejś innej rośliny, albo no wiecie o co chodzi. Ja się akurat na roślinach nie znam i wiem i po prostu jemu zaufałem i wiem, że tak najlepiej zrobić. A ocenimy to wszystko tak naprawdę po skończeniu tego projektu, bo tak naprawdę to jest też taką wadą tego wszystkiego, że ja mam to zaprojektowane, że nie posiałem sobie trawnika w koło, tylko mam zaprojektowane rabaty i wszystkie inne miejsca na działce, a mianowicie taki, że u mnie jeszcze wszystko wygląda na jeden wielki bałagan i nieporządek. Na ten moment mam tylko troszeczkę tutaj rabaty zrobione, a tam na tamtym końcu działki jest po prostu dzicz, tak? Dziki ogród, można by powiedzieć. I to jest właśnie taka wada, że przez, myślę, 2-3 lata, albo nawet 4, w zależności kiedy ja to skończę, będziecie musieli brać pod uwagę, że nie wszystko zrobicie od razu i jakieś elementy waszych ogrodów będą nieskończone i będą brzydko wyglądać, także na to to trzeba wziąć po prostu na klatę i się tym nie przejmować. Także bierzcie projekty, róbcie projekty i od razu po wybudowaniu domu, tak, w momencie, gdy stoi już bryła budynku, projektować i myśleć, bo to nie tylko chodzi o nawodnienie na przykład waszych ogrodów, tak, nawodnienie trawnika czy nawodnienie bylin i tak dalej, bo sobie kukeszko coś tam wymyślił, ale tu też chodzi o wszystkie inne aspekty, bo na przykład teraz okazuje się, że u nas będzie szedł światłowód i trzeba go poprowadzić do domu. I trzeba przekopać jakąś rurkę, jakiś peszel ja muszę w moim przypadku zakopać go do piwnicy. I co się okazuje? Będzie znowu przekopywanie kostki, tak? Będę musiał, u mnie akurat jest kamyk, tutaj to będę miał łatwe zadanie. Tutaj mam kamyk, wyciągnę kamyk i przełożę ten przewód. A co w sytuacji, gdy nie macie takiego kamyka i macie kostkę? Przekopywanie kostki. Wiele osób zapomina o takich rzeczach jak brama, że będą mieli bramę. Później się okazuje, że trzeba te przewody kopać. Niektórzy próbują ratować się połączeniem na przykład na Wi-Fi, co jest moim zdaniem błędne, bo Wi-Fi bardzo często gubi zasięg i takie urządzenia na Wi-Fi typu otwieranie bramy czy otwieranie furtki, to moim zdaniem to jest pomyłka, bo to jest tylko problem i tylko niepotrzebne nerwy. Także już na tym etapie można zrobić dużo błędów i dużo problemów sobie stworzyć. Nie pamiętając o tym, że trzeba właśnie takie rzeczy przekopywać i dobrze by było o tym wcześniej pamiętać. I nawet gdy nie planujecie, tak jak w moim przypadku, światłowodu mieć w domu albo nie spodziewacie się nie wiadomo czego, to warto nawet jeden taki dodatkowy peszel z piwnicy, czy z garażu, czy tam z jakiegoś pomieszczenia gospodarczego puścić za bramę zewnętrzną i mieć to z głowy. Wiecie, że gdy coś się będzie działo, jakiś przewód będzie trzeba do domu puścić, to macie jeden awaryjny, dzięki któremu oszczędzicie kupę pracy. Nie wspomniałem już nawet o furtce, bo wiele osób o tym zapomina, że tam jest elektrozaczep, że też się steruje, że domofon możemy zamontować. Wiele osób o tym zapomina, a później jest przekopywanie kostki. Dlatego przestrzegam, pamiętajcie o tych rzeczach. Dodatkową sprawą, na której się oszczędza często, bardzo, i w moim przypadku też tak było, jest to, że nie pomyślałem od razu o projekcie domu z jakimś zadaszeniem. Dlaczego to wada? Bo często wybieramy dom wzrokowo, tak, widzimy jakąś bryłę budynku i później sobie dolepiamy niektóre rzeczy. W moim przypadku na przykład taras dolepiony i planuję zrobić tutaj jakieś zadaszenie, którego oczywiście nie było w projekcie, które zadaszenie nie było zaplanowane tutaj. I co się okazuje? Że chcąc zadaszyć ten taras, jest problem, dlatego że tutaj jest balkon. I aby zadaszyć cały taras, dach tego zadaszenia będzie musiał być płaski, z tego względu, że tam jest tylko 2,5 metra wysokości, a gdybym chciał ten dach na przykład tańszy, tak, ze spadkiem, z jakąś fleksą na wierzchu, to wysokość tutaj w tym miejscu na końcu tego tarasu byłaby 2 metry 10 centymetrów chyba.
tego zadaszenia, albo nawet mniej. To by bardzo zniszczyło wygląd tego tarasu, to by bardzo zniszczyło wygląd tego domu, a można było temu zapobiec. Można było szukać projektu od razu z tarasem wkomponowanym w wasz budynek. I ja wiem, bardzo często kierujemy się też pieniędzmi i takie projekty od razu, projekty takich domów z zadaszeniem, od razu widzimy, że cena ich jest zdecydowanie wyższa. A jest tak dlatego, że to zadaszenie również kosztuje swoje pieniądze, ale mamy pod nie od razu zrobione fundamenty, mamy od razu daszek, tak, czy tam co sobie chcemy, czy to będzie dachówka, czy coś innego. I to wszystko jest od razu w cenie takiego projektu domu. Wydamy te pieniądze szybciej, ale później nie musimy ich wydawać. Dzięki czemu tak naprawdę zyskujemy, bo po jakimś czasie raz to wszystko drożeje, dwa, później trzeba dolepiać, tak jak w moim przypadku, zadaszenie w tym miejscu trzeba wymyślić, coś trzeba zrobić i tu robi się wielki problem. Także na to zwróciłbym największą uwagę przy zagospodarowaniu terenu waszego domu. Te trzy rzeczy, tak? Nie żałujcie na projekty, pamiętajcie o tym, żeby wybierać dom od razu z tarasem, bo to jest bardzo ważne, naprawdę. Najlepiej z tarasem i fajnie, żeby jeszcze pomyśleć o tym, żeby się jakoś troszeczkę osłonić. Bo tak jak w moim przypadku, tutaj nic nie ma, żadnych drzew, to troszeczkę potrwa, zanim to wszystko urośnie. A chcemy mieć troszeczkę intymności, tak? Chcemy się zasłonić, czy to od sąsiadów, czy to od wiatru, żeby wyjść na dwór niezauważonym czasami, albo żeby poleżeć niezauważonym na tarasie. A w takim przypadku, gdy rezygnujemy z takich rzeczy, nie dopilnujemy tego, to później się denerwujemy i niepotrzebnie wydajemy później pieniądze, tak? Tak jak w moim przypadku, na zadaszenie nie wiadomo, jak to finalnie rozwiązać. Znaczy ja już wiem, tylko wiem, że to rozwiązanie będzie dużo droższe niż się spodziewałem, ale nie o tym film. Dobra, słuchajcie, podsumowując. Nie żałujcie na projekty, wybierajcie dom z zadaszeniem i pamiętajcie o tych wszystkich kablach, przewodach, które będą szły na waszej posesji, bo później problemów jest bardzo dużo. Warto siąść, warto rozpisać, jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na projektantów, warto rozpisać sobie, co chcecie mieć, gdzie położycie peszle, na co dacie nawodnienie, bo później jest tylko gorzej, jest niepotrzebna nerwówka. Dobra, słuchajcie, proszę o subskrypcję, o komentowanie i dawajcie lajki, by ten film miał większe zasięgi. Dzięki, do zobaczenia, cześć!